Ach, te standardowe intro. Tyle lat mi towarzyszy przez całe życie. A to odkąd mam Disney Plus? Ale co hej na tam. Dobra, skipnijmy seto. O, a to jest studio, które stworzyło zajebistą grę Just Dance, którą mam na Xboxie, tak czy siak. Wrasz, przygoda Disney Pixar, grałem na Xboxie. I to po parę lat no dużo razy miałem kupić tam kiedyś tą grę. I za cholerę zapomniałem o niej. Tak ostatnio zamyślę, kuźwa. Mam ochotę, lubię sobie pograć w Toy Story i mam ostatnio vibe na Toy Story i mówię, kurde, kiedyś grałem taką fajną grę. Rush, przygoda świata Disney Pixar. Tam się super bawiłem w Zigzagu McQueenie i w Toy Story. No i tak pomyślałem, że se powrócę. Oczywiście, że gram na padzie. Co nieco pamiętam i wiem, ale nie dużo. O Boże, te postacie. Dobra, co tu się robi? Usta. Stwórzmy idealną wersję siebie. O, co mam mówić? Usta mam duże. Skórę no najjaśniejszą. Oczy mam duże, ale będą takie. Kolor oczy, no oczywiście mamy bardzo jasny niebieski fryz. Kiedyś miałem zawsze te na Xboxie, ale teraz mam bardziej takie, ale dam sobie... Kurde... To na pewno nie. Dobra, te. No i mam blond, no ale... Chyba damy sobie... Dobra, ciul, dajmy blond. Z okularów oczywiście. Myślę, że mnie jedynie można zobaczyć w bluzie, a jak nie to w krótkiej koszulce. Zajmę sobie na razie krótką koszulkę fioletową. Krótkie spodenki, bo jest ciepło. No i właśnie czerwone. Moje kolorki. To jesteśmy my. Mamy pierwszy achievement w naszej grze. Tak będziemy wyglądać w filmie emocji, tak w odlocie, tak w Zygzaku McQueenie, tak w Toy Story i tak w Ratatouille i tak w Nemo. Bo mamy ogólnie tutaj parę gier światów. Tak. Bardzo fajna gra ogólnie. Fajnie, że ją zrobili. Dobrze, to wszystko. Kieruj się w dół ścieżki do placu zabaw. Czekają na ciebie dzieciaki. Miłej wycieczki. Hej tam. Pierwszy raz jesteś w parku. Co nie? Spoko. Nie, już tu byłem. Dosłownie tak, jak to zapamiętałem, nie? Kurde. No idę przecież. No i dobra, słuchajcie. Słuchajcie. Mamy tutaj auta, czyli Zigzag McQueen. Bo ogólnie to jest gra typu zagraj sobie w różne... Przeżyj różne filmy Disneya in real life, powiedzmy. No, czy tam grając grę. No i mamy tutaj do wyboru Zygzaka McQueena, którego uwielbiam, na pewno będzie z niego odcinek. Mamy odlot. Lubię tę bajkę, chociaż pamiętam, że te poziomy masz były odkrywcy, ciężkie. Do miejsca dla fanów filmu odlot. Pamiętam, zawsze na płakałem na filmie, więc w sumie chcesz pograć nie ze wiem, mną czy to w zagram. Mam Toy Story, pomysł na przygodę. No na 1000% sobie no, ogramy. I nie ma mocni. Jesteś fanem i nie ma mocnych, tak? Myślę, że można zagrać. Do kącika dla ich fanów. Ratatouille. Nie przepadam jakoś, choć grałem, pamiętam. Gdzie jest Nemo? To jest Dory, ale nie przepadam. Ja chyba grałem. Nie spodziewajcie się jakiejś mega kosmicznej serii. Jak już, to bym nagrał sobie tylko to i story. Więc no dziś gramy w Toy Story.
idziemy do przedszkola. Przejdź tak, się w tamtym kierunku. Tak. To jest zdecydowanie moja bajka. Tak czy siak, słuchajcie widzowie, to jest idealne podejście do remake'a Toy Story. Ja niestety nie pociągnęli tego. Tomek. Siema, Tomasz. Lubisz Toy Story? To ci coś powiem. Jeśli lubisz, to miejsce na pewno ci się spodoba. Zagrajmy w budowanie postaci Toy Story. Ja zawsze jestem szeryf chudy. Dobra, to będę Buzzem, Astralem. No to wyobraź sobie. Jesteśmy w przedszkolu Słoneczko. A Bonnie jest bardzo podekscytowana, ponieważ jej babcia przylatuje z wizytą. Bonnie chce pokazać babci, że dobrze opiekowała się pamiątką rodzinną, którą od niej dostała. Panem Szpikulcem! Ale pan Szpikulec wyparł Bonnie z plecaka! To znaczy, że musimy go wziąć ze Słoneczka i wsadzić do samochodu, zanim Bonnie pojedzie z mamą na lotnisko po babcie. Jesteś moim robotem. No to prawie was ostre. Nie pomijam. Wykombinujmy, jak przedostać cię za furtkę. Och, cóż. Może gdybyśmy zdobyli baterie. Jesteś geniuszem! Ja jak mam to podnieść? Potrzebne są baterie i to już! Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Rozejrzyj się wokół, okay. Może znajdziesz coś, w co warto czymś rzucić. O, to jest to! Pokazaliśmy klasę! Nie możemy się ociągać! Tak, chudy, wiem, ale mam pomysł. Dobra, jednak nie. Bardzo zły pomysł. Czas na babcie, usłyszałem. Dawcie. Oj, ale zepsułem. Tam było tyle coinów. Dobra, nie będziemy się już wracać. Kurde, jak se psułem. To jest tak świetne, gdyby oni zrobili nową grę Toy Story, to by był taki hit. Tu chudego potrzebuję. Nie było tak źle, prawda? Oczywiście, chudy. Podskocz i złap tę linę. Oho. Proszę. Muszę wrócić do Bonnie, zanim pojadą po babcie. Dobra. To jakiś absurd. Jesteśmy w przedszkolu. Musi gdzieś tu być cała masa baterii. Oho, tak. Wygląda na to, że czeka nas wspinaczka. Dalej, zwiększ trochę tempo. Boże, kocham to historię. Cześć i czołem. Jesteśmy świetnym zespołem. Znaleźć baterię, uratować jeża, jasne? No dobrze. To jest tak świetnie zrobione. Nie cieszysz się? Już bardzo blisko! To była doskonała robota. Zawsze mnie to fascynowało, nie? O. Tego chyba nigdy nie przechodziłem. Słuchaj, trzeba skakać w odpowiednim momencie. Tak, wiem, chudy. Już to rozgryzłem. Czas nam bardzo nie sprzyja. Myślę, że dostaniemy swą ocenę. Muszę się dostać do tamtego samochodu. Jeśli mnie nie będzie, jak babcia przyjedzie, Bonnie bardzo się zmartwi. Ja wiem.
chciałem powiedzieć, tak wiem, panie Bulwa. Chodź tu, chudy. Musimy się pośpieszyć, jeśli pan Szpikulec ma się znaleźć u Boni na czas. Tak, tak, wiem, wiem. O, to jest zajebiście zrobione. No tylko popatrz. Przypomina mi to Among the Sleep. To nie pora na marudzenie. O którym ostatnio wspominałem w społeczności, na którą was bardzo zapraszam. Łap, panie Szpikulec. Muszę zrobić sobie maraton oglądania tej historii. Koniecznie. Mówcie mi, że tutaj nie ma ani jednej baterii! Przecież to przedszkole! Ale ja jestem... Hej, partnerze! Spróbuj to uruchomić i zobaczyć, co się stanie. Potrzebujemy... planu. O nie. To nie było zbyt fajne miejsce, z tego co pamiętam. No. Jesteś moim najlepszym zastępcą i nie mówię tego pod wpływem emocji. Tak, ten ikoniczny tekst. Składaj buty do wspinaczki, partnerze. Tak, trzymaj, partnerze. Nie. Ha-ha! A ja myślałem, że Mustang jest szybki. O, chudy! Chodź, partnerze! Pan Szpikulec na nas liczy! Tak, wiem! Ale dawno nie grałem w tę grę. Haha! Świetnie! Ja. Dawajcie, zdobywamy 2K punktów. Ja, tak jest. Mamy to. No tylko popatrz. Już niedaleko. Cyk. Ej, szeryf! Co mamy teraz robić? Trzymać się! Za nic nie możemy się puścić! Następny przystanek! Lotnisko! Czy zrobimy złotą rangę? Ach, srebrna. Wspólnym wysiłkiem pomogliśmy panu Szpikulcowi. Na tym polega praca w zespole. Tak jest. Spisaliśmy się... Świetnej pracy zespołowej! To było fantastyczne! Heki zagra z tobą w tej story, kiedy tylko zechcesz! Wróć, jeśli będziesz chciał zagrać! Oczywiście, że wrócę, by to wymaksować na złoty medal, a nie srebrny. Hej! Masz fana, który chce wypróbować z tobą nowy pomysł na przygodę! Świetnie. Ale to w kolejnych odcinkach. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Eluwina.